Witam wszystkich, dobry wieczór. Mam na imię Tomek. Na prośbę kilku kolegów, małe omówienie mojego filterka własnej produkcji. Działa on już 4 miesiące, także coś nie coś mogę powiedzieć. Może zaczniemy od pompy. Jest to Grupos Alpha 2. 2540. Jest to pompa od centralnego ogrzewania. U mnie w tej chwili pracuje na drugim biegu. Jej przepustowość to 1700 na 1800 litrów na godzinę, jak widzieliście. Pobór mocy będzie 15 W. Pompa przez 3 miesiące pracowała na biegu pierwszym. I wtedy jej przepustowość była 1600 litrów, w tej chwili będzie 4400. No przez 4 miesiące przepustowość spadła, powiedzmy, że o 200 litrów na każdym z poszczególnych biegów. Jest to chyba spowodowane zbyt gęstą gąbką, którą dałem na samą górę kubełka. I mamy 5 W poboru prądu. Na biegu trzecim będziemy mieli 19 W. I jeśli chodzi o przepustowość, to będzie jakieś 1900 litrów na godzinę. Chwilę poczekamy, może wskoczy. O, jest. Ok, przełączamy na dwójkę. Na tym biegu pracuje akwarium. Wieje tak, z dwóch wylotów. Woda jest czysta. Ryb jest mnóstwo, nic tu nie zalega, dno nie jest syfonowane, ponieważ pod czarnym żwirkiem znajduje się ziemia ogrodowa, także nawet nie mam takiej możliwości, nie chcę narobić bałaganu. Myślę, że filterek daje radę. Jeśli chodzi o kubeł, jest to rura PCV, średnica 40 cm, wysokość kubu jakieś 68, no i pojemność 65 litrów. Spód i góra jest wklejona z plastiku, także woda nie ma żadnej styczności z metalem. Jest to wklejone na klej dekarski, dodatkowo uszczelnione silikonem akwarystycznym. Na samym dole od środka mamy kołnierz wysokości 7 cm. I od tego kołnierza kolejno zaczynają się trzy kosze. Pierwszy kosz są to gąbki o bardzo grubej gradacji, dwie sztuki, o średnicy oczywiście 40 cm i grubości każda po 5. Potem mamy drugi kosz. Pojemność 15 litrów, jest wypełniony w całości keramzytem. I trzeci kosz, ostatni, lawa wulkaniczna wymieszana z zeolitem. Na samą górę idzie gąbka. To wszystko jest przyciśnięte, jak widzieliście na poprzednim filmie, takim jakby pierścieniem. I zakręcone na 6 śrub. Uszelka odlana z silikonu. Wszystko 100% szczelności. Tutaj mamy odpowietrznik, a więc cały układ odpowietrza się szybko. Wystarczy odkręcić, zastać wodę i podłożyć jakieś naczynie, czekać aż zacznie tu lecieć. Już mamy układ cały odpowietrzony. Pompa jest bardzo cicha, praktycznie jej nie słychać. Ewentualnie na trzecim biegu przy otwarciu szafki jakiś delikatny szum,
ale po zamknięciu jest całkowita cisza. Jeśli chodzi o usytuowanie pompy, głównie chodziło mi o to, że po zamknięciu drzwiczek i zgaszeniu światła przez szybę widoczny jest tylko wyświetlacz i nic więcej, co jest w szafce. Także bardzo fajnie to wygląda. Mamy tutaj cztery zawory do rozłączania filtra. Filterek wyjeżdża tyłem. Niestety nie ma możliwości, żeby bokiem, znaczy się przodem, zawadza nam to. Trzeba było kombinować, ale filter wyjeżdża tyłem w całości. Zakręcamy tylko zawory. Rozłączamy tutaj jeden i drugi i gotowe. Mamy tutaj dwa wyloty i dwa zasysy. Woda wpada tamtędy. Leci sobie dołem filtra. Wlatuje przez wszystkie media. No i wylatuje tutaj i na pompę w dół i w górę przez wyloty. Jeśli chodzi o rury, są one gięte na ciepło. Chodziło mi głównie o to, żeby uzyskać jak najmniej zgięć typu kolanka. No i oczywiście mieć możliwość przeczyszczenia, gdyby co, a w wypadku kolanek, no jest to już troszkę trudniejsze. Tam mamy z kolei kran spustowy, który spuszcza na wodę z filtra. Za każdą podmianką załączam sobie tu wąż. Wędruję do łazienki, zamykam zawory i z kolei na odpowierzchni zakładam wąż, na drugi koniec węża gąbkę, wkładam do akwarium i za każdym razem cały syf, który filtr zaciągnął tam przez te 2 tygodnie czy tam tydzień, w dużym stopniu schodzi nam samego dołu filtra. Dzięki temu wydłużamy trochę jakby żywotność wkładów. Filtr na trzech kółeczkach, dość sporawych, no niestety waży jakieś 80 kg. Dzięki za uwagę. Komentujcie, piszcie. Pozdrawiam. Cześć.